zdjęcie na ten, na portret zbiorowy. Wow. Idziemy po Warszawie, zaparkowaliśmy w fajnym miejscu. Udało się nam za darmo. Ale nie powiemy gdzie. Chyba, że na priv. Jest ogrodnik. Idziemy do Lumpeksu, jesteśmy bardzo blisko. Potem jeszcze zjemy sobie jakiś wegetariański obiadek, bo tu jest jakaś knajpa, jak się nazywa? Nowa Wega. Nowa Wega, także zobaczycie, powiemy wam, czy warto tam jeść i co tam dają. Wiola powiedziała. Przy okazji, Wiola już poznał jakąś laskę. Wiolę. No cóż. Powiemy wam, czy tam warto jeść i czy jest dobre żarcie i jakie są ceny. Przy okazji. No oczywiście, że zostawimy ryce. Słuchajcie, jesteśmy na alei Jana Pawła II w Warszawie. To jest praktycznie centrum, jak widać. I tu jest Lumpeks Humana. Idziemy najpierw do niego, a naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy tam, nie widać, jest Tera. To jest chyba największy tutaj. Więc najpierw zobaczymy, co jest tutaj. Wchodzimy. 20.06. W poniedziałek będzie dostawa dzisiaj. Nie, wchodzę wolno przecież. Męski jest góry. Tutaj nie filmuję dołu, bo dużo ludzi. Wow. Patrzcie, jakie są perełki vintage. Dałem na szeroki, bo więcej widać. Wiesz? Ale jest gorsza jakość. Nie, ten sam. W trakcie filmu przełożyłem. Jaka gorsza jakość? Miłej niedzieli? Czy dzisiaj jest sobota? Nie, to jest niedziela. Więc już życzą miłej niedzieli, bo się nie będą widzieć. Dobra, już nic nie ma. Po złote z jedwabiem. Zobaczcie. Będziesz stała w kolejce? Będziesz stała w kolejce, ale jeszcze nie teraz na pewno. Co to? Jakiś sportowy? No i co? Nic, przelecę. Jaki, patrz jaki ten, jaki vintage podkoszulek. No taki... Bardzo vintage, sportowy taki, nie? No. Proszę. Jak ze starych, śmiesznych komedii. Tu jakaś fajna. No spoko, ale... A, to jest body w ogóle, patrz. Takie z landów. Nie, właśnie to z jeleniami. Czy z kozami? Tak, z kozami. O, jest wody kolejne. Elka niestety. Nie dla mnie. Nie da pieniędzy torebki, bo masz cały czas z tyłu torebkę. A proszę, kurwa, kradną. Dobra, w 15 minutach zostawienia samej. Cię? Jeszcze więcej. Zadowolona jest? Po złotówce. No i kochani, zakupy w tym second handzie Humana.
końcówka już, panie chciały wychodzić. Wszystko było po złotówce, rzeczy vintage 50%, ale szczerze wam powiem, że żadna przyjemność tak szybko przed zamknięciem przyjść, bo no panie są nerwowe, chcą kończyć, jest WTS, ludzie się pchają do kasy. Także jakbym miała wybór, to bym nie przyszła na tą wyprzedaż, ale nie miałam. Nie było kiedy mierzyć, więc wzięłam po prostu 13 rzeczy za złotówkę. Niestety, no nigdy tak nie robię, nie mierząc i nie oglądając dokładnie, no ale nie było wyjścia. Miałam 10 minut na całe zakupy, więc stwierdziłam, że ryzykuję. Wzięłam fajnej jakości jakieś rzeczy, które mi tam wpadły w oko, no i będziemy przebierać. Najwyżej po prostu damy część na PCK, co nie będzie pasować. No, troszkę nerwówka tam jest przed tym zamknięciem, więc jak nie lubicie się śpieszyć i żeby was popędzano i wyrzucano ze sklepu, to nie idźcie w sobotę przed zamknięciem, tylko po prostu idźcie sobie na normalną cenę, żeby sobie na spokojnie pobiegać, albo po prostu idźcie rano w sobotę, bo ja zdążyłam na 15-20 minut przed zamknięciem, po prostu tak przyjechaliśmy do Warszawy, więc nie miałam wyjścia. Ale polecam wam robić to na spokojnie, bo nie lubię robić zakupów w takim pośpiechu. No i teraz przełączam kamerkę. Słuchajcie, teraz idziemy do Tery, która jest dosłownie po drugiej stronie. Tam była ta Humana w tamtym budynku. Tu jest Tera. I tu też dzisiaj jest mega wyprzedaż po 4 zł. Niewiele już nie będzie, no ale pooglądamy. Przynajmniej do 16 jest otwarte, więc tyle, że nie trzeba się bardzo spieszyć. Mam nadzieję, że tutaj jest trochę spokojniejsza atmosfera. Coś takiego. Szarone, nie? Zmiany. Fajne rzeczy. Czekaj, coś tu jest. Coś się wypadło. Tak, widzę. Taką poszewkę znalazłam nową. Artystę. Co, rąbista? Okej. No i kochani, niestety, w Terze nic nie trafiłam. Wiktor kupił sobie białe szarawary, tam go widać ze spodniami w ręku. Także do tej pory za 17 zł już mamy 14 rzeczy w tych dwóch sklepach. Zobaczymy, co dalej. No i słuchajcie, jest trochę hałasu, ale tu jest już nowy lumpek. Lelum, polelum. To jest dosłownie, tam była ta aleja Jana Pawła, a tutaj jesteśmy na, już wam powiem, na jakiej ulicy. Aleja Solidarności, oczywiście. Sorry za zamieszanie. I tutaj właśnie na samym rogu jest to Lelum Polelum. Zobaczymy. Pisze ceramika, szkło, galanteria. No super, różne rzeczy. Odzież nowa, odzież używana. Zobaczymy, co tu jest. Ale super. No i drodzy, dogrywam wam tu dźwięk, bo tam był za duży hałas i dużo osób mówiło w środku. Bardzo fajny sklep, taki w takim nowoczesnym stylu, loftowym. Bardzo, bardzo mi się podobał sam sklep. Było tam dużo różnych rzeczy dla dzieci, zabawki, różne gadżety, zaraz to zobaczycie tu na podglądzie. Buty, dużo nowych rzeczy i naprawdę na tej części bez wyprzedaży za 75 zł za kilogram. Sporo fajnych rzeczy było. Naprawdę można, bo gdybym miała więcej czasu na to, to na pewno wygrzebałabym skarby. Znalazłam tam dwie rzeczy, natomiast długo tam nie byliśmy. Tak naprawdę to 15 minut to jest maks. Oglądałam właśnie też te gadżety różne, tam jakaś fajna tarcza była z Lego. Myślałam nawet o moich bratankach, ale stwierdziłam, że nie mam jak tej tarczy potem ewentualnie nosić cały dzień ze sobą, bo to za duże. W każdym razie
Fajnie, fajnie zrobiony sklep, bardzo mi się podoba. Polecam Wam, jak lubicie taką przestrzeń, spokój, żeby ludzie Wam nie wyrywali włosów z głowy, to jest naprawdę, naprawdę spoko miejsce. Przyjemne, właśnie z przestrzenią. Cena jest wysoka, ale wiecie co, ja Wam powiem, że mimo tej ceny 75 zł, to no, nie musicie kupować ciężkich rzeczy. Ja na przykład, zobaczycie zaraz, takie sandałki kupiłam, skórkowe, takie klapko sandały. I one były takie lekkie, że kosztowały mnie, ile one mnie kosztowały? 7 zł, czy 7 czy 8 zł, coś takiego w tej granicy, 7,80. Więc mimo, że 75 zł za kilogram, to wcale nie wyszło to aż tak drogo. Wyszliśmy już z second handów, coś nie mogę się wysłowić. I idziemy teraz coś zjeść pysznego. Mam tutaj jedną bluzę i sandały skórzane, takie lakierkowe. Bardzo fajne, płaskie, wygodne na lato. I to już też mówiłam, że Wiktor kupił, ale jeszcze nie mierzył, więc wszystko pokażemy w następnym filmiku. Już będzie to stylówki i mierzenie w ogóle. Najpierw przy Was obejrzę te rzeczy, bo nawet tak tych za złotówkę nie obejrzałam dobrze, więc będzie taki trochę unboxing, w cudzysłowie. Unfolding bardziej może. Tu jest sklep vintage jeszcze, taki malutki. Ale nie dostałam pozwolenia na filmowanie, prywatny sklep, więc nie. No, ceny są takie vintage, czyli powyżej stówki w zasadzie wszystko. Bardzo przyjemny sklepik. Jak ktoś chce wydać trochę więcej i mieć bardziej ekskluzywne rzeczy jedwab, to może przyjść tutaj. Właśnie sobie zamawiamy jedzonko wegańskie, warzem. Zaraz Wam pokażemy. Całkiem przyjemnie. No i moi drodzy, mamy jedzonko. Kofta, makaron ze szpinakiem, surówki, a tutaj to samo. Kofta. Nie kofta. Nie kofta, przepraszam, to jest samosy. Samosy to są.
i gulasz z ciecierzycy oraz surówka, kompot, picie, no i zapłaciliśmy 68 zł, czyli taki, no taki restauracyjny obiad, nie za drogi, ale wegański, także testujemy i damy znać. Słuchajcie, wyszliśmy teraz z tego baru wegańskiego. No faktycznie plusem jest to, że jest wszystko wegańskie. Jak jesteście weganami, no to tutaj wszystko faktycznie jest wegańskie. Piękne wnętrze, takie nowoczesne. Ceny nie są zbyt niskie, wysokie bardzo też nie, ale jedzenie bym tak określiła, no 6, 7 na 10. Niektóre rzeczy są bardzo dobre, niektóre są średnie. Sołomosy wam polecam, surówki są niezłe. No natomiast na przykład makaron, który kosztuje 12 zł ze szpinakiem, jest zimny po prostu, więc to już moim zdaniem za tą cenę, zważywszy, że jest to tylko makaron z jakimś dodatkiem szpinaku, no to jest bardzo niefajne. No w każdym razie, nie jest to złe, średnio cenowo, ale no ten makaron mnie bardzo rozczarował, w sensie za dużo czosnku moim zdaniem, zdecydowanie. I zimne, no praktycznie zimne to było, słabo doprawione i zimne, ale samosy, pierożki z soczewicą bardzo dobre, no i mają fajne napoje takie wegańskie, także spoko, naprawdę można odwiedzić to miejsce, i szczególnie jak właśnie wam zależy na takiej kuchni typowo wegańskiej, bez żadnych dodatków zwierzęcych i tak dalej. Słuchajcie, Hala Mirowska, cokolwiek to jest, znana jest mi ta nazwa, ale absolutnie nigdy w życiu tam nie byłam. Idziemy do centrum piechotą. Zobaczmy, co tu jest. Jakieś centrum handlowe. Bar. Duża ta Warszawa, ale patrzcie, tyle miejsca pustego, parking dla niewidzialnych samochodów, taki duży, w samym centrum, super. Ojej. Dalej idziemy na piechotę, bo chcemy zażyć sportu, po pierwsze lepiej można zwiedzić miasto. Przechodzimy przez złote tarasy. Tylko po to, żeby przejść sobie, nie na zakupy, i idziemy sobie zjeść coś słodkiego, bo naszło nas na deserek po obiedzie. Szukamy, nie wiem co to za sklep. Chyba to jest Pick & Kloppenburg, ale nie jestem pewna. No jednak to był Van Graaff, bo tak się mi wydaje, że to z holenderskiego się czyta. I idziemy szukać miejsca na deser, jakiś fajny. Ja nie przepadam za centrami handlowymi, ale no, bardzo rzadko się tu jest, więc można się przejść. Jesteśmy, patrzcie. Tada! Spacer po Warszawie. Jeszcze mamy 3 godziny wolnego, bo dopiero na 19 idziemy do mojego dziadka. Słuchajcie, który ma 94 lata.
jest super facetem, w super formie mentalnie, więc jedziemy w odwiedzinki i potem wracamy już do siebie. A teraz... Zmęczony już, chcę spać. Ojejku, mam taki duży bobas, chcę iść spać. Moi drodzy, kawiarnia Blik Lego. Najlepsze pączki w Warszawie. Zobaczcie tutaj sławy dawnych lat na ścianach. Super retro klimat, trochę jak nasza jama Michalikowa w Krakowie. No, pięknie, 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 pięknie. Jemy pączki. Jak ten sorbet? Mango pyszny czy dobry? Dobry. Tylko dobry. Nie, ale dobry. I najlepsze pączki ponoć, jakie są. Próbujemy. Tak, może być tak? Very good. Patrzcie, ananas jest. Pod wieżą. Jest. Pyszny ten pączek, rzeczywiście. Sorry? To jest ten tradycyjny z różą, jakby ktoś pytał. Ananasy. O, jest jakiś świeży. Przedobry. Aczkolwiek ja nie przepadam za różą ogólnie. Ale sam pączek jest rewelacja. Yes. Popołudnie sobotnie na Nowym Świecie. Zawsze miałam sentyment do tej ulicy. Oh yes. How nice. Uniwersytet Warszawski to czuć smażalnią rybą nadmorską. Uniwersytet szkoli też. Nie? Bubble tea. Właśnie to jest efekt zakupów w Warszawie, które zobaczycie już w następnym filmiku, którym też przy okazji oczywiście będzie, kochani, rozdanie. Rozdanie związane z 3000 subskrypcji. Także zapraszam. Bye, bye.